Siema ludzie, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku będziemy mieli Minecraft, ale itemy ciągle nam się mnożą. Za każdym razem, kiedy wykopiemy, to mnożą się one razy dwa. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, jest ze mną dzisiaj Bzyku. Witam. Nasze, że tak powiem, palionowe zamieszki możemy odłożyć w tym momencie na bok, a skupić się w tym momencie na tym, żeby zagrać piękne Minecraft. Ale i w dzisiejszym odcinku mamy Minecraft, ale itemy się kopiują. I to jest tak, że słuchajcie, jeżeli ja w tym momencie bym rozwalił tą trawę, to... Co? To ona jakby, ona mi się, jakby trawa mi się nie pokaże, ale każdy zniszczony blok sprawia, że każdy następny blok, który wykopiemy, mnoży się razy dwa. Czyli jeżeli ja w tym momencie bym rozwalił, czekaj, możemy to pokazać jakoś, ja bym tutaj chciał na przykład rozwalić drewno. Rozwalmy to drewno i uwaga, patrzcie to, ja przyznam się, że rozkopałem kilka bloków przed, przez co w tym momencie już zrespiło mi 32 bloki. Daj mi trochę, ja też chcę. Masz, proszę bardzo. To czekaj, co jak rozwalimy jagódkę, No ja nie wiem, czy to też tak działa. Tak, to chyba też tak działa. Ile masz? Weź. No 64, cały stary. Musimy się dzielić w takim razie, musimy. I teraz tak, co jest w tym wszystkim najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest to, że musimy jakiś czas pograć i tak umiejętnie grać w tego Minecrafta, żeby nam nie wywaliło serwera. Dokładnie, jest, nie wiemy kiedy ostatni blok wykopany będzie naszym ostatnim, tak naprawdę. Ponieważ zaraz. Ile? Teraz już wypadło ile? 64, czyli jak wykopiemy następny blok, to wypadają już dwa staki, później będą wypadać 4, potem będą wypadać 8, potem będzie wydać 16, potem 32. Więc tak naprawdę mamy kilka opcji wykopania tylko do tego, żeby zaraz mieć tutaj niezły rozpis. Prawda. Więc uwaga, stary, ja dałbym sobie taki cel, żeby po prostu zdobyć żelazo, jakieś, nie, no to by było niemożliwe. Stary, po prostu zdobyć żelazo, jakieś takie narzędzia zrobić sobie i ewentualnie jakby się udało zdobyć diaksy. Ale to będzie mega ciężkie, bo nie będziemy mogli szukać diaksów w taki naturalny sposób, że kopiemy na poziomie 11, tylko będziemy musieli... O nie, wiesz co w tym momencie zrobiłeś? O co? O nie, nie mogę tego zniszczyć, nie? Nie będziemy tego zniszczyć, no. Nie, dobra, to ja tego nie niszczę, Ale po prostu musimy tutaj zostać i pamiętać o tym, że tutaj jest ten i cofać się ciągle do niego, ponieważ każde zniszczenie craftingu to jest tragedia. A czekaj, a stawianie, że tak ujmę, bloku, to też jest jakby... To jest w porządku, możesz stawiać, tylko nie można teraz tego rozwalić. Okej, nie mogę rozwalić, rozumiem, dobra. A ja bym chciał szukać tą wioskę. O kurde, ale laga miałem, ty też? Nie. Umiesz. Dobra, ja miałem dziwnego laga, ale tutaj, o, mam tu żarcie jakieś. Z tego powodu, że chciałbym przeszukać tą wioskę, ponieważ liczę na to, że tutaj gdzieś może będzie jakieś żelazo już od razu, więc byśmy zaoszczędzili mnóstwo okopanych rzeczy. I faktycznie. I byśmy o nie, prawie rozwaliłem liście, stary, nie? O kurde, prawie. Dobra, nie. Ale to na farcie, że tego nie zrobiłem, nie? Bo ja zacząłem tak to bić. Tak, specjalnie. Słuchaj, ty zaraz zniszczysz tego całego Minecrafta. A otwieranie drzwi? Nie, to w porządku. Okej, dobra. O, mam węgiel, dobra, kopię węgiel. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, stary, ale to i tak... Jeden węgiel, ja cię kręcę, dobra. Ile? Czekaj. Ile stack już masz, nie? Czy dwa staki wypadło? No właśnie, no się wypadł stack, słuchaj, to jest masakra. No to już jest, to już nam wystarczy węgla do końca tak naprawdę, to jeden nam wystarczył. Dobra, ja stary tutaj zbieram jak to się nazywa? Otwieram te skrzynki, z tego powodu, że w tych skrzynkach są różne rzeczy, które mogą nam pomóc właśnie do tego, żeby tą rozgrywkę fajnie poprowadzić, nie? Prawda, tu jest jakiś, to jest komar? Nie ma niczego. To jest jakiś taki ziomek, co owce pasi. Ale w każdym razie o żarcie też się nie musimy martwić, bo tutaj chociażby jak za niedługo rozwalimy, to będziemy mieli tego. Chcesz może połowę staka tutaj. Nie, ja mam jeszcze chleb i mam też te jagódki, nie jest mi to potrzebne, tylko ja bym chciał znaleźć kowala. Żelazo. Bo jakbyśmy mieli kowala, to wtedy byśmy mieli żelazo, nie? A tak. Wszystko to, byśmy mieli. Ale tak to jest trochę traktowanie. O, jest chyba kowal, chyba mam kowala, to jest nie, chyba nie kowal. Chyba na szczycie góry, chyba. No stary, mam narzędzia! Jeszcze raz! Co? Mam spodnie, mam miecz i mam żelazny kilof. Ej, ale ty teraz fajnie wyglądasz z tymi białymi żelaznymi. Weź się tak ubieraj normalnie, fajnie wyglądasz. Tak będę, oddaję ci ten kilof, bo on jest mi niepotrzebny na razie. Dzięki. Bo już mam ten żelazny. I teraz możemy się skupić stary na tym, żeby zdobyć diamenty. To jest teraz ten moment, czyli ja bym proponował, żeby pójść po prostu do kopalni. O nie, stary, wiesz jaki jest problem? Jaki? Ja rozwalę tą pochodnię jedno, bo fajnie by było mieć pochodnię jakieś. No dobra, rozwal to. Chyba, że mamy węgiel i mamy też drewno, więc moglibyśmy sobie skraftować. No ja mam węgiel, ja mam pół. Może nie marnujmy, mamy mnóstwo węgla, więc po prostu nie marnujmy tego... To jest dobry pomysł. No. Żebyśmy nie skończyli
patrz, tak, i tak, tak, i mamy po 32, więc to nawet jest całkiem sporo. Dobra, więc znamy się totalnie. Dobra, tak, i teraz stary, proponuję znaleźć jakąś kopalnię, do której po prostu wejdziemy i będziemy chodzić tylko na zasadzie... Bez zniszczenia czegokolwiek, po prostu żeby zwiedzać. Najgorsze jak dojdziemy do jakiejś ściany i co wtedy? Bo jak będzie ściana, no to musimy się cofnąć, nie? Albo jak wpadniemy w jakąś dziurę. A stawianie bloków też wpływa na... Nie, stawianie bloków nie, ale jak się zablokujemy, trzeba będzie coś zniszczyć. No, jak się zablokujemy, to koniec. Okej, rozumiem. Dobra, ale to spróbujmy teraz tutaj znaleźć jakąś kopalnię. Nie, nie rozwalaj tego, Boże, to by była tragedia, nie? Bo tak źle, że to jest straszne, to by było koniec. To jest koniec. Musimy kanionu wyszukać. Wiesz, kanion, takie coś, co z ziemi do samej podłogi, no i tam może nawet znajdziemy diamenty. Tak, to by było najlepiej. Albo ocean. Przecież w oceanie są w ogóle jakieś takie... Ocean też by był dobry, więc możemy spróbować ocean. Ja się chyba z tobą rozdzielę, co to na to i razem poszukamy oceanu. Wiesz co, ja mam kopalnię teraz. Dobra, idę do ciebie, bo ja jestem tutaj. No za tobą, tutaj na drzewie, nad tobą. Ty widzisz? Uwaga, tadam, tak, tutaj jestem, Gdzie? Dobra, chodź tu. Chodź tu, bo tu jest kopalnia. Ja cię kręcę, dobra. Teraz możemy tutaj coś ogarnąć, tylko... O nie. Creeper. Co się stało? Dobra, mam nadzieję, że rozwalone rzeczy przez Creepera nie... Patrz co mamy! Co? Dobra, jak skoro stawiane bloki nie mają wpływu... To jest niemożliwe. Co, jak to zrobiłeś? WTF. I o co tu chodzi? Czemu to tak... Co? To jest szansa teraz na znalezienie. Tylko uważaj stary na moby. Bo tutaj nie ma to tamto. Będzie ciężko na ogarnięcie czegokolwiek. Szukaj diamentów. Są dwie opcje. Albo nam wywali serwer, albo znajdziemy diamenty. To są dwa momenty, w których możemy zakończyć odcinek. Albo znalezione diamenty, albo wywalony serwer. To może być tylko dwie opcje. Ja się nie poddam. Ja wyszukam tutaj tego. O nie, wpadłem gdzieś. Ja cię kręcę. Chyba, że znajdziemy diamenty na tyle szybko, że... Stary! Nie. Co? Masz diamenty? Mam, ale to nieważne, czekaj, bo to nie są diamenty, które ja wykopałem, tylko to są diamenty, które ja znalazłem w skrzynce. Więc to się nie liczy. Po prostu mam diamenty, ale nie są to diamenty znalezione w taki sposób, w jaki obejmują, że tak ujmę, zasady naszej rozgrywki, więc dalej szukaj po prostu diamentów. Jasne, ja szukam cały czas. Kurczę, najgorsze są te creepery, które tu chcą ciągle wybuchać. Najgorsze to są to wszystkie w ogóle tutaj złe moby, wszystko co chcą nas zabić. O nie. Dobra, wybuch creeper mi. Dobra. Ale dobra, stary, musimy... znalazłem kolejną skrzynkę. Znowu są tutaj te... Z diamentami. Ej, stary, to jest naprawdę jakiś magiczny świat. Ja już chwilę zaczęliśmy tutaj grać, a już znalazłem dwie skrzynki, mam diamenty w kilka sekund. To są najszybciej znalezione diamenty w Minecraft, jakie miałem chyba. O nie, dobra. Spadłem na dół. Ale dobra, żyję, jest dobrze. Nie gonią mnie. Gonią cię, creeper i zombie, cała impreza. Teraz tak, muszę stawiać, głównie stawiać bloki, a nie rozwalać, to jest najważniejsze. Dobra, stary, ja tutaj jestem, kurczę, tu nie ma, stary, żadnych diamentów, nie? To jest niemożliwe. Ja szukam cały czas, ale ty żadnego diamenta nie widzę, ani jednego, rozumiesz to? Nie da się. No, tak ciężko jest, żeby w kopalni były na widoku. No ale zdarza się to czasem, co prawda, więc trzeba po prostu liczyć na to, że taka sytuacja trafi. Ale nie jest kolorowo. Najlepiej byłoby zejść też na 11 poziom, a jesteśmy aktualnie na 35, stary, to jest zdecydowanie za wysoko, tu się nigdy nie będą pojawiać. Faktycznie, o ja nie mogę, dobra, ale. Czyli trzeba zjechać niżej, pytanie jak? No, właśnie się nie da, ja sam nie wiem, jak mamy zejść, przecież my nie możemy nic wykopać, to jest straszne. Ja proponuję, żebyśmy po prostu spróbowali zejść jak najniżej i tam po prostu ewentualnie coś możemy spróbować pokopać, ale... Ale to będzie bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę rozwalenie czterech bloków to już dla nas będzie prawdopodobnie koniec. Śmierć, to będzie koniec. To będzie niemożliwe już później. Prawda, do ugrania, więc... Czekaj, ja tutaj znalazłem jakieś miejsce. O nie, tu jest szkielet, który chce we mnie ładować ten. Ja mogę się bić, nie? To nie wnoszę. Dobra, rozumiem. Dobra, i teraz tak, ja jestem już naprawdę... Nisko jestem, zszedłem nisko. Ile, jaki stopień masz? Na dany moment mamy 18. Co? Ej, to już są diamenty. No czekaj, mogą być. Nie, no niemożliwe, WTF, o co chodzi? Ja mam skrzynkę.
Panie, kupa. Ale to już było pewnie ta, którą ja już znalazłem, co? Ta, no nie, i świetnie. Najgorzej, ale dobra, ale ja już stary, mam szansę na znalezienie tych diamentów, bo jestem naprawdę bardzo blisko, tylko ja podejrzewam, że jak znajdę chociażby 4 diamenty i je wykopię, to już może nam wywalić serwer, nie? Bo... Nie, spokojnie, to jeszcze to aż tak nie będzie, myślę. Ja uważam, że tak wywali może po 8 blokach wykopanych, coś takiego powinno już być rozumiem, koniec. Rozumiem. Mam Endermana też, ale tutaj nic nie ma, dobra. Oj, mam źródeł kulawy, ty! I chyba nie, ale ty nie stawiasz pochodni jak idziesz, nie? Bo ja mam dynamiczne światło włączone i ja nie potrzebuję. Ja też, ale ja wiem, ale wiesz, żeby wiedzieć gdzie byliśmy, a gdzie nie, no bo to tak szukać. No ale ja ciągle staram się schodzić w dół, że w sensie do góry nie idę. Ale ciężko jest, bo już tutaj mi się zapętla koło i zaczynam, już muszę wchodzić do góry, żeby w ogóle gdziekolwiek pójść. Ej, dobra, ej, mam diamenty. Żartujesz. Jest. Nie, no mam diamenty, serio, mam diamenty. Tylko ja nie wiem, jakie się mam dostać teraz do ciebie. A wykopiesz je? Nie, właśnie nie wykopię, bo mam tylko kilo tutaj ten drewniany. Halo, Szybson, chodź tu. Ej, jesteś, co jest? To jest tutaj. Jestem. Dobra, chodź tu. O kurde, to się przypadkowo znaleźliśmy, okej, dobra. No, pa, są diamenty, słuchaj, tutaj w tym miejscu, zaraz, tylko tutaj, idziemy tutaj. Dobra, faktycznie, dobra, czyli my w tym momencie zrobiliśmy cel odcinka? Czekaj, ja tutaj to tak muruję, wiem, że nie powinienem być drewna. No, weź tak ładnie zamuruj to ładnie. Ale dobra, uwaga, jesteś gotów? Tu jest zaraz crash serwera. Nie, chwila, uwaga, zaraz to zrobimy, no. Dobra, stary, jesteś gotów? Kopiemy te diaksy. Dobra, jestem. Pytanie, ile tego wypadnie? Dobra, ja nie wiem, nawet nie chcę tego liczyć. Wywali serwer, czy nie? Nie wywali, ja myślę, nie że wywali? Wierzysz w niego? Dobra, uwaga. Tak, ile tych pochodnie nie, na dlaczego pochodnie stawiasz? Nie! Co ja zrobiłem? O nie, przepraszam, sorry. Zabierz te pochodnie, wywal tutaj, ja muszę wywalić też jakieś tutaj rzeczy, żeby mieć jak najwięcej miejsca w ekwipunku, bo zaraz na tych diaksów tu dropi tyle. Dobra, 8 staków pochodni, spokojnie, nie ma tragedii. Jeszcze nie jest źle, nie jest dobra, źle. Uwaga, kopiemy, uwaga, pierwszy. Uwaga, wykop to. Co? Wow, stary! Nie, ile? Raz, dwa, trzy. Czekaj, masz jakąś... Jesteśmy w stanie zrobić skrzynkę, patrz. Tak, ja mogę skrzynkę zrobić nawet, no. Już zrobiłem. Dobra, patrz, stawiamy tutaj. Tu stawiam dwie i tu wszystkie diaksy daję. Uwaga, ale to, patrz ile tych diaksów jest, czy to na bagna wywali serwer. Nie, dobra. Ja pierdziele, dawaj. Co, ile diamentów? Stawaj to, szybko. Jak najwięcej diamentów robię. Ja stawiam nie, stary, skrzynkę. Rób kolejną skrzynkę, no. Ja robię skrzynkę. Dobra, rozwalam kolejną. Ja pierdziele, ile tego jest. Nie, ja nie wiesz, ile diamentów. Ile tego jest. Stary, dobra, nie masz szans, żebyśmy tutaj to wszystko... O, ile diamentów? Ja już zapełniłem tą skrzynkę twoją drugą, twórz nie, kolejną. Co? Jak to? Mi już nie stać, czekaj, stać. Dobra, ja mam tu kolejne dwie. Ja też mam. Nie, stary, nie ma szans, patrz ile tych diamentów jest. Nie ma szans. Nie, dobra, spokojnie. Nie, to po prostu osobno potraktujemy te skrzynki. A tu kolejną masz, dobra, uwaga, rozwalam kolejne diaksy. Ja pierdzielę. Ja już czuję, że to się źle skończy. To się naprawdę źle skończy. Zobaczysz, nie będzie dobrze, nie będzie kolorowo. Dobra. Ja pierdzielę. Nie, czekaj, ja ci pomagam. Ten serwer już nie wytrzymuje. Nie, spokojnie, nie możemy się poddać, nie teraz. Ja nie mogę, co jest? Co jest? Stary, nie mam już miejsca. Nie, to nie ma znaczenia, dobra, wykop te wszystkie na raz. Ej, jak to w ogóle kręci się, no? No bo to już jest, nie mamy już skrzynek. Co, ej, dobra, czekaj, rób diamentowe bloki w takim razie, jak nie ma skrzynek. A, no tak, diamentowe bloki. No to jest dobry plan, to jest dobry plan, tylko nie mamy craftingu, masz craft, a nie, dobra. Jest, no tu jest. Dobra, ale to się tak, i tak to się robi chyba, a nie, to się robi 9 na 9, o kurde. Dobra. Tak, no to ładnie, to stary, to jest tragedia, nie, wiesz co ja robię? Ja robię cały ekwipunek z bloków diamentów zrobimy, co ty na to? Będzie już najbogatszym minecrafterem na świecie. No bez żadnego, bez oszukiwania oczywiście, bez jakiegokolwiek kreatywa, słuchaj, sami wykopiemy to. Dobra, ale to czekaj, zanim będziemy ogarniać te bloki, to ja jestem ciekaw, czy wywali serwer, więc rozwalam na szybko trzy bloki. Dobra, wykop wszystko. Myk, orzeź, o ja cię kręcę, i ja nie, dobra, co? Ej, dobra, halo? Wywala serwer? Nie, śmiga jeszcze. Jeszcze śmiga, halo? Uwaga. Ale ten ostatni nie zaakceptował. Oj, kurde, kręcę. Nie mogę escape'a kliknąć, pomocy. Ja nic nie rób. Nie, spokojnie. Dobra, pytanie, czy nam wywali serwer, czy nie?
Nie, 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 stoi serwer, ale jest przegrany. Ja nie mogę, stary, najgorzej, ale wiesz, że w tym momencie to jest koniec. My nie zrobimy tych bloków, nie ma szans na takich lagach? Nie zrobimy, czekaj, wyrzuć to do lawy, czekaj, do tej lawy wyrzuć. Albo weź, o właśnie, podkop jeszcze jedno, pokop jedno w dół. Stary, to jest jeszcze większy lag, stary. Ale musisz to zrobić, ale nie ma innej opcji. Szybson, no proszę cię, musimy to zrobić. Rozwaliłem. Czekaj, rozwaliłeś? Oj, nie widzę. Nie, stary, najgorzej. O nie! Najgorzej! Ej, co jest? Chyba koniec. Szybko, żyjesz tam? Jesteś tam? No jeszcze jestem, ale... Jest tragedia. Dobra, wykop. Jest tragedia, stary. Dobra, wykop. Wykopałem, stary, ale to dalej są lagi. Co? Nie! O ja, dobra, wywaliło. Co? Nie, stary, nie udało. Znaczy, inaczej. Mogę uznać, że odcinek jest udany, że challenge się udał. Z tego powodu, że znaleźliśmy diamenty i je wykopaliśmy. Z tym, że nie byliśmy w stanie wykopać wszystkich, bo po prostu serwer tego nie wytrzymał. Tak, ale udało się. Odcinek jest totalnie mocarny. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.